Hej, na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Ten Cordova nie daje mojemu statkowi chwili wytchnienia. Od zawsze chciał zbadać całą galaktykę. A ty nie? Odwiedziliśmy wiele planet. Grobowce i świątynie związane z Zefo i Jedi. W końcu miałam dość. A jemu ciągle było mało. Jedny stary wariat został sam. Zawsze był sam. Nawet ze mną. Na pracy i przyszłości zależało mu najbardziej na świecie. Nigdy nie miał czasu. Zawsze gdzieś pędził. Na Bogano po raz pierwszy sprawiał wrażenie, że zapuścił korzenie. Przez krótką chwilę. Pora lądować, chodź tu. Wygląda dobrze, ale nie mogę jeść. Jak, coś nowego? Musimy działać ostrożnie. Na Zefo nadal są żołnierze Imperium. Bardziej niepokoi mnie druga siostra. Skłamałabym, mówiąc, że uważam inaczej. Nawet za młodu Trilla była bardzo mądra. Między innymi dlatego została moją padawanką. Pewnie wiele ją nauczyłaś. Kiedy byłam poszukiwaczką, podróżowałam po wielu planetach galaktyki, szukając Jedi. Widziałam mnóstwo ciekawych miejsc i poznałam wiele dziwnych osób. Dużo się nauczyłam. Wiele z tego przekazałam Trilli. Materiał na Inkwizytorkę. To niestety prawda. Imperator nie bez przyczyny zlecił jej tę misję. Wygląda dobrze, ale nie mogę jej. Sir. Widzę, że przetrwałeś burzę. Szkoda, że nie można tego powiedzieć o innych. Co znalazłeś? Wrak statku. Republikańskiego Venatora. Venator? W tej części galaktyki? Musiał się rozbić podczas wojen klonów. Na pokładzie był chyba Jedi ze swoim padawanem. I? Nie przeszukałem całego statku, ale zdaje się, że nikt nie przeżył. To bardzo przykre. Tak czy inaczej, jeden z naszych na takim okręcie. Wiemy, że Imperium tu jest. Czego byś nie przychwyciła, cel naszej misji się nie zmieni. To nie znaczy, że nie możemy się przygotować. Wiem, co tam jest. Walczyłem z nimi. Poradzę sobie. Znajdę Holokron. Trilla będzie czuwać. Dotrzyjmy do niego pierwsi. Myślałam, że problemy Grisa z hazardem zagroziły tej misji. Jak widać, popełniłam te same błędy. Wygląda dobrze, ale nie mogę jeść. Nie teraz, Cal. Koncentruję się.
Kolejny cel podróży? Słuchaj się w instynkt. Datomira, co? Czas na pojedynek. Tak. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Ty wiesz, co musisz zrobić, by zaleczyć rany. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Ja kroczę własną ścieżką. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Pora lądować, chodź tu. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Jak obstawiacie? Jakie koszmary nas czekają? Więcej trupów? Wielkie pająki? Mordercze rośliny? Pewnie wszystko. Wypluj to. To może pomioty Haxionu nas wytropią. Wciąż jesteście na mnie źli? Na Griza? Nie nazwałabym tego wkurzeniem. Musicie przyznać, dałem wam rozrywkę. Nie każdy jest poszukiwany przez pomioty Haxionu. Gdybyś nie był tak dobrym pilotem, to sama bym cię wydała. Lepiej trzymaj poziom, Gris. Nie boisz się już jak kiedyś? To dlatego, że przez chwilę zapomniałem, gdzie jesteśmy, ale dziękuję ci bardzo, że mi przypomniałeś. Nie ma sprawy. A ty jak się czujesz? Wiesz, powrót i w ogóle... Chyba dam radę. Ej, ja to wiem, Kal. Dasz radę. Dzięki. Przyda się pomoc, jeśli chcesz dołączyć. Co? Czemu miałbym to robić? Nie, nigdzie się nie ruszam. Czego ode mnie chcesz? Nic, żarcik. No, cieszę się, że mój strach przed śmiercią z rąk nieumarłych wiedźm wprawia cię w dobry humor. A teraz pośpiesz się i wynośmy się stąd. Tego.
krwawi. Tylko wchodzili mi w drogę. Udało się. To błąd, że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Odpowiedź? Mistrzu, nigdy nie zapomnę. Ta strata jest częścią mnie. Uszanuję twoje nauczanie i twoją ofiarę. Pamiętaj, wytrwałość ujawnia ścieżkę.
Więc powróciłeś. Odważny. Ale głupi. Możliwe. Merin, tak? Jestem Cal Kestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Tak mówisz, Cal. Malikos też wiele mówił. Taron Malikos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Tego nie wiem. Wiem za to, że miecz świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Co więc czyni? Dbaliśmy o pokój. Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. Ściga mnie Imperium, ja... mogę być jednym z ostatnich. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń zstąpił na nas i zabił mój lud. Moje siostry. I zostałam sama. Wśród ciał. Malikos przybył i obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malikos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Przyda ci się. I znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Malikos jest blisko. Możesz zawrócić. Nie mogę. Stawką jest życie. Czyje życia? Niewinnych. Dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Przyjacielu, nigdy nie rezygnowałem z pogoni za wiedzą. Stało się tu coś okropnego. Wielka rzeź. Zabili swoich, bo obiecano im władzę. Kestis! Malikos. Witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Proponuję ci to samo. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. To koniec! Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa. Czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra. Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Więc Datomira będzie twoim grobem.
jesteś żałosny! Uderz porządnie albo zgin! Nie pokonasz mnie! Pokonaj mnie! Bezwartościowy Jedi! Cofnij się, Jedi! Bywało gorzej. Ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. Co tu tak naprawdę robisz, Kalu Kestisie? Budowniczowie grobowca Zepho stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i na Datomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. Dziękuję za pomoc w walce z Malikosem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. Aha. Cieszę się, że żyjesz. Dobrze mieć sprzymierzeńca. Tak, to miła odmiana. Nie ma za co. Kal, nie marnuj czasu.
miejsce jest. Przerażające. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Cieszę się z tobą. I twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. Tak. Po czystce byłem sam przez bardzo długo. W ukryciu. Bałem się, że odkryją, kim jestem, albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś? Cóż, nie, ale życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem. W tym dziwnym miejscu. Wbrew woli. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz ocalali. Zmieniamy się. Tak. Tak, to prawda. Co ty na to, Bidi? Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. Nie da się przejść. Już się da. Podniosłaś też ten. Poprzednie? Tak. Byłam ciekawa, co zrobisz z Malikosem. Sprawdzałaś mnie? Zdałeś. Gratulacje. Mogę na ciebie liczyć? Dasz sobie radę. Kobieta, z którą podróżuję. Kim jest? Sir? Skąd o niej wiesz? Widziałam twoich towarzyszy. Malikos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir... była kiedyś Jedi. To długa historia. Spotkamy się przy statku.
znalazłeś to. Wow, wow, a to kto? Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris, to jest Merin. Co? Jest wiedźmą, co nie? Siostrą nocy. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłbym Astrium. Pomogła mi z Malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty musisz na to zasłużyć. Niech będzie. Rozgość się. Tylko żeby jej coś nie odbiło. Witaj na pokładzie. Lubią cię. Nie rozumiem, co mówisz.